Cześć siemanko, tu Zagóra, a to kolejny vlog. Dzisiaj chciałbym nagrać film pod tytułem Spowiedź Grubasa. Objaśniam, wyjaśniam i objaśniam i wyjaśniam. Spowiedź Grubasa. Jestem gruby. Aktualna moja waga to jest jakieś 96 kilo. Nie ma tragedii, ale było 116 już. Gdzieś z półtora roku temu ważyłem 116 kilo. Schudłem do 94, no i kurwa przytyłem do 96. Dlaczego przytyłem? Pewnie dlatego, że mi się nie chciało. Nie no, ogólnie przyszło lato. Jak lato to grill, jakieś piweczko, wodeczka. Na szczęście jakieś nawyki tam zostały, więc w miarę to trzymałem, że tak powiem. Nie przytyłem jakoś wielce, bo w sumie od czerwca już w sumie nie trzymałem diety. No to masz czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń. 8 miesięcy 2 kg, nie ma tragedii. Ale przytyłem. No i chciałbym właśnie wprowadzić taką, nie wiem czy to seria nazwać, bo tam... Dobra, niech będzie seria. Spowiedź Grubasa. Gdzie będę pokazywał jakieś tam urywki z tygodnia, może jak jakiś ciekawszy dzień to będzie z dnia, z tej mojej można powiedzieć diety czy tam przemiany. Może komuś się będzie chciało to oglądać. Lubię gotować, więc jakieś przepisiki, jakieś przykładowe rzeczy co będę jadł też się będą pojawiać. Więc w sumie jem codziennie prawie to samo, więc rewelacji nie będzie, ale jak przyjdzie weekend, to coś dobrego może się pojawić. Jakieś treningi, mam siłownię w garażu, tam bez szału, jakaś ławeczka tam, gdzieś ze 130 kg obciążenia, jakieś hantle. Bez szału, ale coś się będzie robiło. Może jakieś... Urywki z wypadów, jakiś na rower, czy tam na hulajnogę, mam hulajnogę. Dostałem hulajnogę, nie używam hulajnogi, chcę zacząć używać hulajnogi. Nie elektryczna, żeby nie było, tylko normalnie girą na się odpychasz. No mówię, chciałem, żeby to raz w tygodniu się pojawiało, jaka taka seria cotygodniowa. Jakieś update'y z wagi robić, nie wiem więc co jaki czas. Ogólnie to i tak ważę się codziennie. Wiem, że niektórzy ludzie mówią, żeby nie ważyć się codziennie, ale ja się ważę codziennie, bo jest mi tak wygodnie i przyjmuję, że najmniejsza waga w tygodniu, którą miałem na wadze, to jest moja waga, tak? Bo wiadomo, codziennie waga jest inna, trochę się różni. Także ja tak przyjmuję. Nie wiem, może będę robił jeszcze tak, że będę się ważył codziennie, a będę wyciągał średnią z tygodnia i wtedy będę wyliczał sobie wagę. No tak mi jest po prostu lepiej. Nie widzę sensu ważenia się co 2 tygodnie, bo tak jak mówię, zważysz się w sobotę, będziesz ważył mniej, zważysz się w niedzielę, będziesz ważył więcej, tak? W piątek możesz ważyć jeszcze inną wagę. Także wolę wyliczać sobie tą średnią, czy przyjmować, że waga najmniejsza z tygodnia jest moją wagą. Jako, że pracuję na 2 zmiany, nieraz będzie lepiej, nieraz będzie gorzej. Myślę, że jak będę pracował na... będę chodził na 1 zmianę, to jest od 6 do 14, to się uda Michała namówić, bo Michał chętny, o, jak mu powiem, Michał, idziemy na siłownię. Na siłownię? Na siłownię? No jasne, już lecę. No i tak to będzie wyglądać, więc Michał pewnie będzie ze mną chodził. Ale pewnie tylko na, jak ja będę chodził na rano. Chyba, że on se tam będzie chodził później. Bo znając Michała, on do mnie przychodził i se ćwiczył. Co do diety i jedzenia, jakie będę jadł, no to... Nie mam problemu z trzymaniem kalorii, bo robiłem to, no robiłem to, po prostu.
Jak ważyłem 116 kilo, to zaczynałem gdzieś od 3100 kalorii, więc czasem nawet było, że tego nie dojadałem, jedząc takie czyste jedzenie. Teraz, ważąc te 90-96 kilo, chciałbym tak utrzymywać 2600 kalorii. Tam jak będzie 100 mniej czy tam 100 więcej, to się też nic nie stanie, bo i tak deficyt będzie. Teraz ta. Jestem taką osobą, która jak ma ochotę na burgera, na przykład burgera, to se pójdzie na burgera, tak? Ale go wliczę kalorie i nie widzę z tym problemu. Albo, nie wiem, zjem, to pójdę sobie na rower. Znaczy nigdy nie chodziłem, ale chcę więcej tej aktywności fizycznej. Trochę... Co ja chcę trochę? Wprowadzić. No. Więcej aktywności fizycznej do mojego codziennego dnia. Samo to, że na siłownię chce mi się iść. Znaczy nie chce mi się, ale pójdę. Bo... Jak schudłem ze 116 kilo do tych 94, to może z miesiąc chodziłem na siłownię i później no, mi się nie chciało. Teraz jakoś tak zmotywowany jestem, żeby pójść na tą siłownię i coś tam pomachać tymi ciężarami. Ale bardziej wolałbym, znaczy wolałbym, no bardziej jestem nastawiony na to, że ładna pogoda, idę na rower. Czy tam idę na hulajnogę, czy będzie lato, to sobie popływać, sobie popływać, czy coś. Mam z kim jeździć rowerem. To jest ważne, że jak mi się nie będzie chciało, to druga osoba mi powie, no chodź na rower i pójdę na ten rower. Chociaż często bywało tak, że było. Ej, chodź na rower, chodź na rower. Nie no, dzisiaj sobie poleżę sobie, nie mam ochoty, mam dzień lenia. No i tak to wyglądało, nie? Także co, o kaloryczności już powiedziałem. O tym, co zamierzam robić, powiedziałem. Tak jak mówię, filmiki chciałbym, żeby raz na tydzień się pojawiały. Jak będzie coś ciekawego, to może częściej, chociaż wątpię. A może zaskoczę. Może zaskoczę. No i co? Coś jeszcze miałem powiedzieć? Jak coś chcesz wiedzieć, to pytaj. To ci odpowiem. Co interesuje cię. Gdzieś tam mam jakąś rozpiskę, tam ile tego tłuszczu mam, procent, ile tam mięśni, coś tam. O, się pojawiła w domu u mnie waga taka, co to wszystko pokazuje, niby, ile można w to wierzyć, nie? No, ile można w to wierzyć. No, ale jakiś punkt odniesienia do danej wartości będzie. Wiek mój, który pokazuje mi waga, który... Mój organizm, jaki ma wiek, taki to jest 30 chyba 8 czy 35 lat, trochę więcej i to też trochę boli. Nie jest źle, bo 96 kg w porównaniu ze 116 to jest jakieś 20 kg mniej, więc nie jest źle, już czuję się lepiej, ale tą wagę chciałbym zmniejszyć gdzieś tak do 8,5, nawet może do 8,0. Nie chcę nic mówić za dużo, co ja chcę, bo to wyjdzie w praniu. Nagrywanie tych filmików ma być dla mnie jakąś taką motywacją do tego, żeby coś robić, tak? Że powiedziałeś to nie tylko sobie, tylko powiedziałeś to wszystkim. No to teraz musisz zapierdalać, nie? No, na tym to polega w moim przypadku. Co mam powiedzieć? Chyba temat wyczerpany. Spodziewajcie się nowych filmików. Myślę, że w poniedziałek, wtorek może coś wleci już. A więc zostaw łapkę w górę. Pokaż mi, że widziałeś ten filmik. Pokaż mi trochę wsparcia. Zostaw mi subika, dzwoneczka, żebyś widział wszystkie postępy. No i żeby ci nie ominął żaden filmik, tak? No. A teraz się żegnam z tobą. Cześć, siemanko, elo.